Siemanko widzowie, ja jestem Kostek 2, to kolejny odcinek serii od zera na mapie Nomad Sand. Jak widzicie tutaj na starcie już sobie puściłem pracownika, żeby kosił mi trawę właśnie. I tutaj jeszcze zrobiłem sobie właśnie, wsiadłem właśnie do zgrabiarki, jeszcze tutaj do fenda właśnie, który był podczepiony do zgrabiarki. I jeszcze odcinałem tego i belki właśnie odcinałem jeszcze. Jak sobie widzicie i tutaj jeszcze dalej sobie cofnąłem i musiałem objechać to właśnie naokoło. Widzę, że właśnie jeszcze odstawiłem te berki właśnie i jeszcze puściłem sobie bizona, żeby kosił mi właśnie owiec. Tak jak sami widzicie. I właśnie nie chciałem na słomę, tylko właśnie na słomę właśnie chciałem, nie na sieczkę. I tutaj właśnie sobie jeszcze pojechałem tu z grabiarką, żeby ją odstawić. To już widziałem, że on mijaczkę zostawił na początku właśnie. I tutaj jeszcze przyrzepkę za autoloadem podczepiłem. I załadowałem te wszystkie belki właśnie. Jeszcze przypadkowo wróciłem. I tutaj właśnie jeszcze pojechałem po te belki. I znowu się przewróciłem, jak sami widzicie. Jeszcze tutaj chciałem właśnie to załadować tak do góry nogami właśnie. Ale mi się nie udało. Tutaj jedna belka się właśnie nie zwieściła. Więc musiałem ją załadować tak samemu po prostu. Bo auto nie chciało jej wsiąść. I tutaj jak sami widzicie, sobie właśnie mam 73 litry kiszonki właśnie, 1000 litry kiszonki właśnie. I pracownik do koszenia już właśnie zakończył pracę. Z tego co właśnie widzę. I tutaj właśnie sobie jeszcze odczepiłem tą koszarkę i kupiłem sobie taką nową prasę, wypatrzyłem właśnie, patrzyłem takie nowe prasy. I właśnie wybrałem tą oto fenda właśnie, tą fend rotona właśnie. Tutaj sobie jeszcze kolorki patrzyłem. Wziąłem kolor folii właśnie kuboty. W kolorze kuboty właśnie. I to jeszcze zwróciłem ten mój mały ciągnik i kupiłem sobie takiego JCB-ka, wypożyczyłem. Jestem przyzwyczajony, że kupowałem wszystko, a teraz tutaj wypożyczam właśnie. I ja jestem do tego przyzwyczajony, do tego czasami mówię właśnie, że kupiłem właśnie. I to tym jeszcze z tym właśnie jeszcze odczepiłem sobie te koszarki. I podczepiłem właśnie tą jeszcze zgrabiarkę, żeby to zgrabiała. Jak sami widzicie, właśnie. I tutaj właśnie puściłem tego pracownika. Chyba, że sam jeździłem. Tak, sam jeździłem. Właśnie tutaj. Nie pomyślałem o tym, żeby pracownika właśnie puścić. Właśnie, więc wtedy sobie właśnie zgrabiałem. Te drzewka też rosną, będzie trzeba je kiedyś wyciąć jeszcze. Właśnie tutaj samemu chciałem właśnie jeszcze tą prasę sprasować właśnie te belki. Bo nie lubię pracownika do prasowania, to trudne, że on naprawdę odwala zawsze. Jak sami pamiętacie z pierwszych odcinków właśnie z tej serii. I w tym polu jeszcze właśnie. Wszystko co pamiętam, to był trzeci odcinek właśnie. I tutaj właśnie sobie pracowałem tym nowym ciągnikiem i nową pracą. Właśnie. I taki pomarańczowy kolor właśnie kuboty, taki w kolorystycie kuboty właśnie. Sobie wybrałem folię. Tutaj widzę, że już dwa belki są, już trzy belki. Więc to dosyć dobrze. Zaraz będzie właśnie jeszcze czwarta. I właśnie dużo tych belek jest. A pięć tylko. I to jest ten większy rozmiar. To jest ten 150 cm średnicy. Właśnie. Tutaj cztery belki już właśnie są. Będzie jeszcze coś około pięciu właśnie. Piąta właśnie, nie szczeliłem się właśnie, że tutaj jest pełny zbiornik. Tutaj postanowiłem jeszcze szóstą belkę zrobić, ze słomy właśnie. Ze słomy, jak macie więcej trawy i dodacie słomy, to właśnie wyjdzie wam belka trawy właśnie. I właśnie postanowiłem tą słomę właśnie wykorzystać. Jeszcze się zaczepiłem o ten zbiornik, jak zwykle. Właśnie tutaj jeszcze podczepiłem do JCB-ka. To właśnie. I jeszcze sprzedałem te paletki. Tak, te palety sprzedałem i właśnie. Dosyć sporo ich było. Z tego co właśnie pamiętam. No i więcej już nie było właśnie. Tylko 5000 litrów. I tutaj właśnie pojechałem sobie, żeby to sprzedać. 15000 właśnie na tym zarobiłem. To musiałem się jeszcze zawrócić. Patrzyłem sobie właśnie na taki młynek, który pomoże mi chleb robić i mąkę właśnie, będę mógł dwa rzeczy robić w jednej fabryce. Mega fajny modzik, to się nazywa Farm Suki. No widzieliście tam pod spodem, jak ustawiałem ten mod, tak on się właśnie nazywał.
to było coś, tam szukli coś tam produkcji, o, tak to się nazywało, no. Dobrze, to jeszcze wysypałem ten obiad, żeby słomkę zrobić. Słomę, przesiedzą mąkę i potem chleb, właśnie. To właśnie to wysypałem. I tutaj widzicie, ile tego jest w tym Farm Production. I ten mod właśnie się nazywa Farm Soupy Production właśnie. Wcześniej to się nazywało Farm Production Pack, ale wiecie, no, tak się nazywa też to najnowsze DLC. I musieli oni właśnie to nasze zmienić, więc to właśnie tutaj. I właśnie tutaj już ta mąka się zrobiła. Muszę ją oddawać ręcznie. I że jakaś pasza mi się ten potem wyprodukowała. Nawet nie wiedziałem, do czego to służy. I też taka beka. Właśnie tutaj 5 belek jest. Czy nawet 6. To ja sobie jeszcze puściłem właśnie, żeby mi ta trawa urosła. Więc sobie pracownika od nowa puszczę, właśnie w sercie. I tutaj pojechałem właśnie mi. Część silikiem właśnie i te belki chciałem właśnie załadować. I one właśnie były z kieszonką. Zobaczymy też, ile na tym zarobię właśnie. Widzicie, 9000 za 6 belek. Widzicie, tyle to bym zarobił za 9 belek. Więc no dużo. Na pewno mniej belek jest, ale są większe. Właśnie. I też więcej litrów jest. Właśnie puściłem go znowu, żeby sobie pojeździł. Żeby tutaj właśnie zrobił kolejną, no i tutaj chleb jest jakaś pasza właśnie. Pasza dla świn, karma dla świn właśnie. Nawet nie wiem, do czego to służy i nawet tego się sprzedać nie da, więc właśnie też nie wiedziałem, czy to jest takie gówno jakieś właśnie. Że nawet nie ma do sprzedaży tego. I właśnie odstawiłem to, ja nigdy nie będę miał w tej chwili świn, więc też mi to się nie przyda. Chyba bardziej w krowie i owce pójdę, bo one są najbardziej opłacone w farmingu. Właśnie to było, że z tego odcinka pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze, komentarzu, udostępnieniu, no jak widzicie jeszcze ten chleb tutaj sprawdziłem, właśnie sprzedałem go. Tutaj też zobaczymy, ile na tym zarobię właśnie. No i to by było na tyle tego odcinka, pa pa!